Cześć, ja jestem Husiek, a to jest gra Amnezja. Postanowiłem, że zrobię sobie z niej serię po lekkiej namowie przez Magdę. Oraz też mnie to skusiło, że gramy w Minecraftową wersję Amnezji, więc stwierdziłem, że dobrze by było poznać prawdziwą grę. No i tak się za nią zabrałem. Po drobnych problemach z instalacją niestety polskiej wersji, która nie chciała mi się zainstalować, musiałem zainstalować angielską wersję i dopiero ściągnąć gdzieś spolszczenie do tej gry. No i udało mi się to zainstalować i mam nadzieję, że będzie działać bez problemów. Że nic już nie będzie wyskakiwać tak jak przy instalacji, także was zapraszam was do gry. Forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... No i tak, zaczynamy sobie grę. Leżymy na podłodze. Też jest dziura w dachu, jak w Minecrafcie. Fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, wstawaj, człowiecze. Op. O, od razu lepiej. Nie wiem, czy nie będziecie mieć troszkę za ciemno, więc ja może podciągnę gamę trochę. Żebyście troszkę widzieli coś. Na filmik oczywiście. Myślę, że będzie w porządku. No idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, wskazówka. Zadanie zostało dodane do dziennika. Szybki dostęp do zadań umożliwia klawisz M. Sprawdź dziennik, gdy utkniesz w grze. Okej, no M. Podążaj za śladami cieczy i odkryj jej źródło. No fajnie. A J. Wskazówki. No fajne, fajne. Dobra. Tutaj co mamy? Nic tutaj nie mamy. Zawalone, okej. Klimatyczny. Dobra, co z śladami cieczy? Czyli to są te czerwone plamy. What the fuck? Fajnie, fajnie. Bo... automatyczne drzwi. O, o, o. Przeciwnik lewy koridor. No fajnie. O, super, 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 podoba mi się. Co tutaj mamy? Koszula. Nic z nią nie możemy zrobić, a to co to jest? Podniosłeś krzesiwo. No fajnie, krzesiwo. To jeszcze nóż i manierka by się przydała. I będziemy wpierdzielać robaki jak Bear Grylls. No ale dobra. Tu nam się coś otwarło. I co tutaj mamy? Krzesiwo pewnie, tak. Alkohol. Lewy krzesiwo, spełnienie świat, inne źródło świata, to im otoczenia określenie liczba zapalu. Natwój półnych tab. O! Zdrowie, w pełni zdrowe, o dziwo. Psychiczne. Też pewnie zdrowe, dobra. Dwa krzesiwa. No i dziennik. Oliwa? Dobra. Oliwę też mam na to. Nie możemy się napić. Ups. Dobra. Mam nadzieję, że nikt mnie za to nie będzie gonił za jedną buteleczkę dobrego wina. O, jest sąsiada, ale jest szafa. Miotła. To miotły raczej chyba nie będziemy ruszać. Ale miotło widzę. Mogę podnieść. Kurde, jak w Harrym Potterze. Patrzcie jeszcze. No, mam nadzieję, że nie będziesz szła. Mmm.
Całkiem fajnie. Dobra, chodźmy do góry. Coś, nasz bohater się jakoś sapał. Czyli brak kondychy chodzenia po schodach. Okej. Wow, ale fajnie. No nie, 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 tylko znowu nie leż. Hej. O, ja... Wow. Fajny efekt, fajny, podoba mi się. Idziemy dalej. Rany, te drzwi są straszne. Nic tutaj nie mamy? Nie. Ja sobie posprawdzam każde pomieszczenie, strasznie mnie korci. Może jakieś bonusy będą? Oj, są bonusy, jest krzesiwo. Okej. Okay. Idzie wa dalej. Ogólnie dajcie znać, czy wam się podoba ta seria, jak się będzie wam podobać, to oczywiście będę kręcił nadal. No i mam nadzieję, że Magda się nie będzie ze mnie śmiała. Koszula. A, mogę wziąć koszulę? Nie. Szkoda. Wow. Dobra, moje zdrowie psa jeszcze maleje, okej. Na pewno. Tak, lekki ból głowy już mamy. To trzeba wziąć etopirynkę pani goździkowej. Dobra, idziemy na dół, bo widzę, że ślady cieczy są tutaj. Stare archiwa. Fajnie. Nie będę wam czytał tych dialogów, także myślę, że sami sobie przeczytacie, ja też czytam. Ui! Znowu ciemnica. Nie wiem, czyli chyba w tej grze jest tak, że gdzie nam się drzwi automatycznie otworzą, to mamy tam wejść? Jest ich krzesiwo. O, mówiłem, że robaki będą? Czyli brakuje nam jeszcze manierki. Dobra, idziemy z sobą, bo tu widzę ciemnica, a mi na to, mi na psychę jedzie. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj? O, podniosłeś lampę. F, tak? O, świetne. Mamy lampkę. Ha! No dobra. Dobra, zaświecimy sobie, co by nam jaśniej było. Nadal jesteśmy w archiwach. O, ten żołnierz się sam rusza. Nie wiem, co go tak tlepi, ale... Opsa, co? O, mamy jakąś karteczkę. Oliwa, jest, przyda nam się. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him.
your former self, Daniel. Aha, no dobra, czyli mamy zabić jakiegoś Aleksandra. Mamy tu coś jeszcze takiego ważnego do wzięcia? Chyba nie. Dobra, za drobinkami szkła to raczej nie ma nic. Ale jest szafa. A w szafie krzesiwo. Okej. Czyli momentalnie idziemy teraz iść. Wskazówki. Notatka Daniela. No to mamy notatkę Daniela, okej. Wciskając M. Okej, to mamy te zapiski. Nie ma niestety. Szczerze, ja się teraz zastanawiam, dokąd mamy iść. Fuck. Moment, moment, moment. Ja mam chyba jeszcze jedną oliwę, jeb. Nie za wiele, ale zawsze coś. Nawet nie drgnął. Dobra, czyli nie tędy droga. Czyżbym coś pominął? Tam w tym korytarzu? Znaczy w tym pomieszczeniu? Najwidoczniej. Tutaj jest zbytnio pusto. Heme. Dobra, tu mamy jakieś fiolki. Nie mamy nic. To trzeba jest taka jakaś podejrzana. A, oczywiście, że pominąłem coś. Haha. Mówisz, masz. Hol wyjściowy. Wejściowy. No i dobra, wyszliśmy z tamtych, ze starych archiwów, no i mamy dalszą część gry. Ja myślę, że zakończę pierwszy part na tej części, poczekam na waszą reakcję, wasze opinie na temat gry, jak wam się będzie podobała seria, no opinie Madzi oczywiście, i oczywiście znowu mi lampa padła. No i co? No i to wszystko w tym odcinku. Także dzięki za uwagę. No i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym. Trzymajcie się, cześć!